współczesne dostępy żywieniowe, czyli zgłębniki do karmienia, wykonane są z elastycznego, wygodnego i dobrze tolerowanego materiału. Zwykle takim materiałem jest silikon lub poliuretan. Dla zapewnienia komfortu pacjentowi dostępy są dość cienkie. Ich wielkość podaje się w jednostkach miary typu French. Najczęściej używa się skrótu FR, ale spotykamy się również ze skrótem CH, który pochodzi od nazwiska wynalazcy. W żywieniu dojelitowym stosuje się zwykle rozmiar między 8 a 14 French w przypadku zgłębników nosowo-żołądkowych lub zgłębników nosowo-jelitowych, między 12 a 20 French w przypadku gastrostomii oraz między 8 a 10 French w przypadku jejunostomii. Biorąc pod uwagę małą średnicę zgłębników, w celu wyeliminowania ryzyka zatkania się zgłębnika, każdorazowo przed podażą i po podaży diety należy je przepłukać wodą. U pacjentów dorosłych karmionych do żołądka zwykle wystarczy woda przegotowana lub woda mineralna o temperaturze pokojowej w niewielkiej objętości między 30 a 50 ml. W przypadku dzieci rodzaj płynu i jego objętość ustalana jest indywidualnie przez lekarza prowadzącego. U pacjentów żywionych do jelita z pominięciem żołądka należy stosować płyny jałowe, tak zwane płyny infuzyjne. Są to płyny zwane potocznie kroplówkami. W przypadku karmienia dietą przemysłową należy pamiętać o właściwej temperaturze diety. Dieta powinna być podawana w temperaturze pokojowej. Niezależnie od poradni żywieniowej, do której zgłosi się pacjent, każdy zespół żywieniowy przeprowadza z pacjentem i jego opiekunami szczegółowe szkolenie oraz instruktaż i udziela na takim szkoleniu wszelkich wskazówek i niezbędnych informacji dostosowanych do potrzeb danego pacjenta.